Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano, a dzisiaj zrobimy sobie Q&A. Mam tutaj pytanie przygotowane od Artura. Artur zadał pytanie pod jednym z filmów, które udostępniłem ostatnio. Jest to prelekcja, jaką wygłosiliśmy razem z Darkiem na Frutamanianie. Jeżeli nie oglądaliście tej prelekcji, to zapraszam was serdecznie do tej i do mojej osobistej prelekcji, jaką również wygłosiłem. Dużo materiału, jest to słuchać. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś dla siebie. A ja czytam tutaj pytanie od Artura i jak zwykle lecimy z tematem. Mi grzybki zmieniły stan umysłu. Jaki był twój sekret, Damian? Co cię przebudziło? Ja swoją historię już opowiadałem na tej prelekcji mojej osobistej. Możecie sobie wysłuchać. Tam generalnie przedstawiam wstęp do jak u mnie się to wszystko zaczynało. Także tam sobie ten kontekst taki zbudujecie. Przejdę tutaj bezpośrednio do konkretów, dzieląc się między innymi wskazówkami, co wy możecie zrobić, aby się przebudzić. Mi osobiście bardzo pomógł temat kontemplacji śmierci. Bardzo dużo kontemplowałem śmierć. Po moich doświadczeniach z odżywianiem, ze zdrowiem, z niepokojem, zacząłem zderzać się po prostu ze świadomością śmierci. Uświadomiłem sobie, że wszelakie moje problemy i tak zostaną skonfrontowane ze śmiercią. Zacząłem zastanawiać się, czym jest śmierć, co jest po śmierci, jaki jest ten moment, kiedy przechodzimy na drugą stronę i czy w ogóle jest jakaś druga strona, a może nie ma drugiej strony, jest tylko to, co jest teraz. I ten moment przejścia tak naprawdę nie jest czymś namacalnym. I to otworzyło mój umysł na świadomość nieegzystencji. Zacząłem zastanawiać się, co to znaczy nie istnieć, co to znaczy jak czegoś nie ma, co to znaczy, że coś nie istnieje. I zacząłem te tematy po prostu wałkować w swojej głowie i miałem taki subtelny sens intuicyjnego zrozumienia, że coś tam jest, nie? Że to ma sens wałkować ten temat. Kolejną kwestią jest zagadnienie cierpienia i niepokoju. Ja odczuwałem duży niepokój. Dużo się nacierpiałem w tym względzie psychologicznie. Ma to związek z tym, że mam stymulator serca, co mnie kiedyś bardzo męczyło. Teraz już mniej mnie męczy, bo to zaakceptowałem, ale wcześniej bardzo dużo niepokoju z tym czułem w związku z tym, ale nie tylko. Czułem też niepokój społeczny, czułem też pewnego rodzaju nerwice na tle rozkminienia tego, co mi jest, tak? Czyli jakby grzebania w swojej własnej głowie, rozkminiania różnych chorób, różnych teorii. I uświadomiłem sobie, że po prostu takie siedzenie w głowie i wałkowanie tych tematów kompletnie nie działa, jest nieskuteczne i zacząłem szukać innych sposobów radzenia sobie z życiem, że tak powiem. No i tak trafiłem na rozwój osobisty, na rozwój duchowy, tak poznałem guru, nauczycieli różnych duchowych, tak poznałem liosactualize.org, wielką, łysą głowę, która tworzy dużo mądrych rzeczy. To między innymi od Leo uzyskałem po raz pierwszy koncepcję oświecenia. No i to przekonanie, że ty nie istniejesz, że ciebie nie ma. No i jak to usłyszałem, to klikło coś w mojej głowie i zrozumiałem, o kurczę, faktycznie, to jest możliwe. I to połączyło się z całą zdobytą wiedzą wcześniej w moim życiu na tematy rozwoju osobistego, psychologii i psychologii transpersonalnej, bo na pewnym poziomie mojego rozwoju zainteresowałem się psychologią transpersonalną, między innymi pracami Abrahama Maslowa. To jest twórca piramidy potrzeb Maslowa. I to, co mnie zafascynowało w jego pracy, to jest to, że Abraham nie tylko badał problemy, nie tylko skupiał się na jakichś tam neurozach czy zaburzeniach umysłu, ale badał przypadki osób, które są szczęśliwe i on badał ludzi sukcesu. On zaczął badać to tak od drugiej strony. Zamiast zastanawiać się, o, jakie życie jest straszne, mamy problemy, jak rozwiązać te problemy, on się zastanowił, hej, istnieją ludzie, którzy są szczęśliwi, oni odnoszą sukces. Ciekawe, co oni mają nam do powiedzenia. I on zaczął badać tych ludzi sukcesu i okazało się, że ludzie, którzy się w życiu spełniają, mają większą częstotliwość doświadczeń mistycznych i on to nazwał doświadczeń szczytowych. I on zaczął badać te doświadczenia szczytowe, między innymi też zaczął badać potrzeby ludzi, analizować je. I on doszedł do takiego zrozumienia, że ludzie mają różne poziomy potrzeb. Jak dane potrzeby zostaną zaspokojone, to wyłania się kolejna
pozycja tych potrzeb. I jak te potrzeby zostały zaspokojone, to pojawia się kolejna. No i tak nasze potrzeby rosną cały czas w górę. I nigdy do końca nie są zaspokojone. No i mamy ten kolejny, powiedzmy, ostatni szczebel. Szczebel rozwoju duchowego, jak zaspokoimy wszystkie nasze potrzeby, tak? Biologiczne, bezpieczeństwa, emocjonalne, związane z poczuciem wartości, sukcesu, samorealizacją. Te wartości poczucia tutaj siebie, istnienia, można powiedzieć materialne albo egoistyczne. No to jak już je nakarmimy, to mamy taką rozkminę. Ej, może coś jest więcej, może kosmos ma mi coś do powiedzenia. I wtedy budzimy się do tej duchowości. No i ja przez to również do tego doszedłem. Otworzyłem się na to zrozumienie. Bardzo kosmocentryczno-filozoficzne zrozumienie, bardzo intelektualne, bo ja jestem, no, mógłbym powiedzieć ateistą, tak? W tej sferze rozumienia duchowego. Jestem intelektualnym materialistą, ateistą w tej kwestii. I dopiero jak się otworzyłem na te tematy w sposób intelektualny, no to zacząłem to po prostu badać. Wcześniej to u mnie nie istniało kompletnie. Ja byłem wychowywany w wierze katolickiej, ale u mnie religia nie istniała. Ja nie wierzyłem w to, co kazano mi wierzyć. Po prostu chodziłem do kościoła, tak, uśmiechałem się, bo chciałem odgrywać rolę grzecznego chłopca, ale tak naprawdę nigdy nie wierzyłem w Boga, nigdy nie wierzyłem w kościół. Tak naprawdę to nigdy tego nie rozumiałem. I wydaje mi się, że nikt nie rozumie tak naprawdę religii. Przynajmniej w tej kwestii wierzeń, dopóki ktoś czegoś nie doświadczy, to potem przez pryzmat tych wierzeń może starać się zrozumieć to, co doświadczył. Ale tutaj też jest bardzo dużo pułapek z tym związanych, dlatego moim zdaniem osoby, które są zafascynowane duchowością, powinny mieć też wiedzę z zakresu psychologii oraz epistemologii, czyli takie podstawy fundamentu tego, jak budowane są w ogóle teorie, nie? No bo to jest bardzo często tak, że ludzie mają różne doświadczenia duchowe i potem tłumaczą sobie je przez pryzmat wiedzy, którą już posiadają. A jak sięgniemy do wielu źródeł wiedzy, to może się okazać, że po prostu te doświadczenia duchowe można zrozumieć całkowicie inaczej, niż nam się wydawało wcześniej. I w ogóle, że od sposobu zrozumienia tych doświadczeń duchowych możemy indukować, czy wprowadzać się w konkretne doświadczenia, czyli wiedza, którą dysponujemy, ma wpływ na to, czego doświadczamy, nie? To tak by the way na marginesie. No i ja to zacząłem odkrywać, zacząłem to zgłębiać. Zacząłem, no wiadomo, studiować filozofię sukcesu. Mówię filozofię sukcesu, no bo sukces jest pewnego rodzaju filozofią, tak? Rozwój osobisty, osiąganie talentu, kwestia finansowa, kariery. Wiecie, tego teraz jest bardzo dużo. Jakieś 5-7 lat temu było trochę mniej u nas w Polsce, teraz jest już całkiem sporo. No i też zafascynowałem się między innymi osobami sukcesu, tutaj też Steve'em Jobsem, tak, tym, że on też brał psychodeliki i w ogóle też był taki wyczesany gościu. No i gdzieś ta sfera psychodelików zaczęła się pojawiać u mnie na tapecie, w moim doświadczeniu. Tutaj jedno źródło wiedzy usłyszałem, że ktoś brał psychodeliki, tutaj drugie źródło. Wszyscy opowiadali o swoich cudownych doświadczeniach mistycznych. A ja bardzo mocno chciałem przełamać lęk przed śmiercią. I stwierdziłem, dobra, zrobię to, wezmę LSD. Wziąłem LSD, miałem swoje własne doświadczenie, które mnie wiele nauczyło i zacząłem hardkorowo medytować. Zacząłem codziennie medytować, bo wcześniej nie medytowałem codziennie, bo uważałem, że medytacja jest mi niepotrzebna. Od czasu do czasu pomedytowałem, ale nie widziałem w tym większego sensu. Zacząłem dopiero później medytować i zaczęły pojawiać się u mnie doświadczenia jedności, doświadczenia unii, doświadczenia błogości, tylko one cały czas przychodziły, odchodziły. Ja zawsze szukałem, tak? Byłem na takim etapie poszukiwacza. I dopiero w dniu śmierci mojej babci klikło w mojej głowie, że to jest naprawdę śmierć, nie? Że to, czego szukam, to jest totalne poddanie się, zaabsorbowanie nieegzystencją, bezforemnością i że to może przeniknąć moje życie, że w zasadzie ta śmierć, na którą czekam, która gdzieś tam ma się kiedyś zadziać, ona już się wydarzyła. Ta śmierć już jest, nie? I żeby do tego dojść, to po prostu w mojej głowie musiał dojść do totalnego przełomu. Totalnego. I to naprawdę jest fizyczne, realne, namacalne doświadczenie. Po prostu uświadamiasz sobie, że już jesteś martwy, nie? Że jakby w czasie, w przestrzeni, że w ogóle czas nie istnieje, nie ma czasu. Że to, co będzie w przyszłości, czy to, co było w przeszłości, to jest w ogóle jakaś nasza fantazja. Życie to jest tylko teraźniejszość. I że w tej teraźniejszości możesz rozpoznać to, że ty już umarłeś, że jesteś martwy. Ciebie już nie ma. Ciebie nigdy nie było. Jako istota, jako ktoś wyizolowany, jako takie jedno małe ego, które
gdzieś tam se biega, coś tam se robi i myśli, że jest takie ważne i coś tam, nie? No i jak ja to sobie uświadomiłem, to ja... No to przeczesało mi głowę totalnie. Ja przez bardzo długi okres czasu nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Miałem takie wrażenie, że mój świat nagle... Moje życie stało się nagle jakieś magiczne. Wszystkie moje koncepcje w głowie po prostu się porozpadały. Miałem strasznie trudny okres w życiu. Ja wtedy studiowałem, trudno mi było w ogóle ogarnąć studia było. Intelektualnie mój mózg jakby nie ogarniał tej takiej przyczynowości skutkowej, że coś z czegoś wynika. I potrafiłem po prostu w ciągu ułamka sekundy zamilczeć, czy mieć jakieś doświadczenie, które mnie totalnie obezwładniało, czy ja się relaksowałem, czy pływałem w błogości. To było totalnie spontanicznie, niezależnie czy ja medytowałem, czy nie. Później już totalnie jakby poddałem się temu, żeby mnie to poprowadziło w życiu. I zrozumiałem wtedy, że to poddanie się temu i zaufanie jest totalnie niedefiniowalne, że jak ja się temu poddaję, to ja nie potrafię siebie zdefiniować i określić. Że w zasadzie moje poddanie się jakby... Ty możesz nie mieć zielonego pojęcia, o czym ja mówię w ogóle, nie? Jakby tego się nie da zakomunikować. Jakby gdy się poddajesz, to ty nie wiesz nawet, jak się za chwilę zachowasz. To jakby się poddajesz totalnie bezwarunkowo i prowadzi tobą jakaś siła wyższa, jakaś kosmiczna spontaniczność, nie wiem, jak to zdefiniować, która sama utrzymuje siebie przy życiu, przy jakimś swoim wyższym planie. I to naprawdę zamienia się w taką kosmologię, nie? Nawet jak... Jakby możesz dużo na ten temat przeczytać i nigdy tego nie doświadczyć, ale jak to doświadczysz, to po prostu masz taką pewność, brak wątpliwości, że ja na przykład teraz jak ja to mówię, to ja nie czuję, że ja recytuję jakieś słowa, bo ja to przeczytałem, tylko ja opowiadam teraz o kosmosie. Kosmos opowiada teraz samo o sobie, nie? Jakby ja mam wrażenie, że w ogóle moje życie to jest trip. Jakby codziennie na tripie, nie? Kto nie doświadczył, ten nie wie, ale w zasadzie nie ma się tutaj też czym chwalić, jakby ja nie uważam, że moje doświadczenie jest jakieś lepsze od innych ludzi, że jestem jakiś wyjątkowy w tej kwestii. Jestem takim samym człowiekiem jak każdy inny, też mam potrzeby. Gdzieś tam z tego poddania się pojawia się też poczucie kontroli, które jest na dobrą sprawę mechanizmem funkcjonowania ciała, które coś tam robi, żeby sobie przetrwać. Ja już nawet w tej chwili nie czuję, że jestem jakimś świadkiem tego doświadczenia, oddzielnym od doświadczenia. Ja jestem doświadczeniem, ja jestem życiem. No i tak to po prostu u mnie wygląda. Na przestrzeni czasu to się po prostu samo układało, samo się integrowało. Mój mózg nauczył się na nowo formułować koncepcje. Ja zacząłem odkrywać to, czego ja w życiu chcę. Stałem się też nad wyraz kreatywny. Nigdy w życiu nie byłem tak kreatywny jak teraz. Może byłem kreatywny, ale nie aż tak bardzo jak teraz. Poza kreatywnością jedną z moich największych wartości w życiu jest też skuteczność, więc ja nie do końca pozwalam sobie na to, żeby w tej kreatywności odpływać. Ja potrafię ustalić sobie jakieś ramy, kontekst, wyznaczyć cel, mieć takie poczucie porządku, że ja chcę mieć w tym porządek, nie? Bo czasami można mieć też takie uczucie, że w tej kreatywności odlatujesz, jakby gubisz się i nie wiesz, o co chodzi. I to jest też związane z tym, że twoja podświadomość cię wciąga do tych różnych archetypowych wzorców twojego mózgu. I ta twoja zdolność do wyłapywania różnych znaczeń i koncepcji, czy w ogóle rozpoznawania wzorców, zaczyna mieszać się z twoją tożsamością. Innymi słowy, po prostu gubisz się sam w sobie. I to jest ten negatywny efekt przebudzenia. Ja już przez to przeszedłem, ja już to przerobiłem, ale wiele osób ma z tym problem, nie? I wtedy można totalnie odlecieć. To się tak objawia takimi odlotami. Dlatego ja polecam ludziom jogę, jakąś formę praktyki fizycznej, żeby się po prostu uziemić. No i tak ja zacząłem robić. Zacząłem praktykować jogę, zacząłem się uziemiać, zacząłem pracować w takim wymiarze bardziej fizycznym, wracać na ziemię w cudzysłowie, tak jak jest w podróży bohatera Josepha Campbella, mamy cały obraz tego, jak przechodzimy przez tą ścieżkę, tak? Od wyjścia z domu, tam przez różne okoliczności, aż do powrotu, czy 10 byków zen, czy te różne inne metafory. No tak to mniej więcej wygląda. Ja przez to przeszedłem. Teraz jestem na takim etapie powrotu. Już przy tej końcówce. Tak siebie czuję w tej chwili, nie? Tak siebie mogę określić. Że czuję, że po prostu... No zostało mi parę kroków, żeby wrócić. To tak sobie ułożyłem w głowie, że moment, kiedy wydam swoją książkę, będzie tym momentem takiego totalnego powrotu, nie? Teraz jeszcze nie wydałem, więc mogę powiedzieć, że jestem chwilę przed tym, ale jak to zrobię, to się po prostu wydarzy. Na pewnym poziomie też porzuciłem kontrolę, totalnie porzuciłem kontrolę, porzuciłem też perfekcjonizm, czyli takie przekonanie, że rzeczywistość musi być cały czas
doskonała, albo że musi być coraz lepsza, że to musi być, nie? Taki neurotyczny przymus. To nie znaczy, że się nie staram być lepszy, że się nie udoskonalam, że nie pracuję nad sobą, czy tam się nie poprawiam, bo cały czas to robię, ale porzuciłem ten taki nawyk neurotyczności, czyli takiego przymusu, tej takiej negatywności w tym. I to na początku było takie dziwne i trudne dla mnie, tym bardziej, że bardzo dużo pracy włożyłem w to, żeby przestudiować całą tą filozofię sukcesu, czy rozwoju osobistego, żeby poznać tą filozofię, żeby być lepszym. I na pewnym etapie musiałem to po prostu porzucić. No i porzuciłem to. Okazało się to być totalnie bezbolesne, łatwiejsze niż się wydaje. I cała ta wiedza, którą zdobyłem wcześniej, ona mi pomogła być tym, kim jestem teraz. Czyli ja nie mogę powiedzieć, że ona była niepotrzebna. To jest potrzebne. Bycie produktywnym, ustalanie celów, rozwój osobisty, takie skupienie na kwestii materialnej, to jest super mega ważne, żeby to ogarniać. No ale na pewnym polu, jak już wejdziesz w ten stan jedności, to możesz to porzucić. Przynajmniej na tym poziomie przymusu, że ta filozofia jest jedyną prawdą. Możesz po prostu to porzucić. No i po części odnajdujesz się wtedy w sferze bez przekonań. Jakby masz umysł wolny od przekonań. To nie znaczy, że nie posługujesz się przekonaniami, że się nie komunikujesz z ludźmi. Masz po prostu totalną wolność myślenia. Coś sobie pomyślisz, coś sobie zrobisz, to za chwilę przestaje mieć znaczenie. Robisz coś innego, to też za chwilę przestaje mieć znaczenie. Jakby żyjesz totalnie spontanicznie w teraźniejszości. Ale mimo wszystko jakaś tam inteligencja funkcjonuje w twojej głowie. Poczucie, że to ma kontynuację i sens. Tylko wyraża się po prostu bardziej spontanicznie. Bardziej naturalnie i bardziej bez takiego przymusu, bez takiego napięcia, takiej neurotyczności. Miałem odpowiedzieć na pytanie, co mnie przebudziło, a opowiedziałem o przebudzeniu całkowicie. No to w sumie to może nawet i lepiej, że tak zrobiłem, to dzięki temu będziecie mieli więcej wartości z tego, bo myślę, że to jest ważne, żeby o tym posłuchać i się dowiedzieć. To, co jest też ważne do zrozumienia, to jest to, że każdego ścieżka rozwoju może być inna, czyli moje przebudzenie może być takie dla mnie wyraźne, a twoje może wyglądać troszeczkę inaczej. I warto jest na pewnym poziomie też odpuścić sobie ten ideał przebudzenia, z tego poczucia przekonania, że ty jesteś niewystarczająco dobry, że jeszcze jesteś niewystarczająco przebudzony, albo że ktoś jest bardziej przebudzony od ciebie. Bo to ci wtedy bardziej pozwoli pobyć ze sobą i troszeczkę w tej samotności, w której poczujesz się bardziej strawiony przez świadomość i ona zwiększy twój zakres percepcji, tak że będziesz bardziej świadomy siebie. I wtedy zwiększy się twoje poczucie doznawania jedności. No i jednocześnie to uczyni cię bardziej trzeźwym, bardziej przebudzonym, bardziej jak Budda. Tylko to też musisz sobie zrównoważyć w życiu, bo na pewnym poziomie warto jest posłuchać kogoś przebudzonego, kto ogarnia temat, jakiegoś nauczyciela, ale na pewnym planie, gdy poczujesz, że to jest zbyt obciążające, zbyt fanatyczne, że ty potrzebujesz posiedzieć ze sobą i sobie to przetrawić, to po prostu wyłączasz, idziesz, robisz swoje i tyle. Tutaj też warto wiedzieć, że ta cała wiedza jest po to, żebyśmy nią żyli i celem tej wiedzy jest wsparcie nas w tym życiu, a nie zgłębianie tej wiedzy dla samej wiedzy. Bo ja też miałem taki etap, kiedy dużo czytałem jakby i myślałem, że ta wiedza jest celem, nie? Ale nie, okazało się totalnie na odwrót. Celem jest moje życie, a wiedza mnie tylko inspiruje. To nie znaczy, że nie warto czytać książki, tak? Książek. Ja uwielbiam czytać, ciągle się uczę, ale po prostu na pewnym planie musisz odpuścić przywiązanie do natrętnej potrzeby zrozumienia wszystkiego. To nie znaczy, że nie warto się uczyć, bo warto. Bo też uważam, że na pewnym poziomie jakby odrzucenie wiedzy czy teorii jest pułapką. Tak samo jak nadmierne konsumowanie jej. Nie, wiecie, wszystko zależy od punktu widzenia. No ale to zresztą sobie poczujecie, jak to jest. Mnie na pewno przebudzenie uświadomiło w tym, że wiedza psychologiczna jest mocnym uproszczeniem. Jakby psychologia w dalszym ciągu nie rozumie wszystkiego. To nie znaczy, że psychologia jest zła. Zdecydowanie wolę psychologię niż większość teorii New Age'owskich, z którymi w większości się nie zgadzam, bo są zbyt uproszczone i zbyt idealistyczne. No ale psychologia też ma wiele błędów, jakby takich
logicznych w sobie. Jakby jest mega ograniczona do samego umysłu i nie bierze pod uwagę źródła istnienia świadomości i tego, że wszystko ma wpływ na wszystko inne, a niekoniecznie za wszystko w naszym życiu jest odpowiedzialne tylko nasze ego, czyli my sami, nie? Dobra. To jest moja odpowiedź. Mam nadzieję, że pomogłem. Wciągniecie z tego coś dla siebie. Dzięki serdeczne za uwagę. Zostawcie dla mnie łapki w górę. Zostawcie swoje przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, na dole są linki. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Na mojej stronie są kursy online. Jest newsletter. Zapraszam Was również na Instagrama. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka. Ah.